Serdecznie witam z tej strony ja, ten prawdziwy ja, nie tylko głos, a przed wami jest Need for Speed. I proszę bardzo, zostałem wyzwany przez gracza. Przyjmuję wyzwanie. To już? Dobra. Musiałbym się też ustawić. Dałem sobie już pojechać. Na pewno. Okej. Tak, to jest Need for Speed. Generalnie. I wygląda jak wygląda. A gościu będzie tak samo nie ogarnia jak ja. Kierowca ze mnie marny. To jest jakiś widzę tryb. Dobra, ja za to nie jestem, bo moja ulubiona czynność. Okej, chodziło tu o to, że mam po prostu mam trzymać się mu na ogonie i to mocno. Ale patrzcie, przegrałem i co ja robię? I dostaję i tak 5 koła, prawie 6 punktów reputacji i jakieś tam inne pierdoły. Zostaw tą taksówkę. Ale hajsu nie dostałem. Gdzie ja patrzę? W ogóle... Chcę mówić do was, a patrzę na siebie. Muszę chyba tam kamerkę ustawić na swoją mordę, to będzie prościej. To jest dziwne. Jeszcze się z tym nie oswoiłem, to jest mój pierwszy raz. Jakkolwiek to brzmi. Dziewiczy raz. Dobra. Tak. Na czym ja to... Tak, generalnie Need for Speed działa podobnie jak The Crew, jeżeli chodzi o rozwiązania społecznościowe. Czyli generalnie sobie jeździmy, możemy wspólne wyścigi jakieś tam organizować, własne tworzyć, na ulicy się wyzywać. Na szczęście nie chodzi tu o rzucanie mięsem. I tak, no i są jakieś, powiedzmy, też wyścigi pokroju fabuły, nazwijmy. Wspinamy się po szczeblach kariery, robimy wyścigi dla jakichś tam pojedynczych osób z naszej ekipy. I to nas skutkuje odblokowaniem jakichś tam na przykład części treningowych, czy to wizualnych, czy to z osiągów. I w sumie tak to cała rozgrywka, nic zaleśnictwując, nie ma tutaj za dużo do działania, nie ma co za dużo się tutaj rozczulać. Tutaj tak naprawdę chyba pocisnęli z tą częścią Need for Speed'a w grę bardziej, powiedzmy, właśnie społecznościową niż... jakąś, powiedzmy, nie wiem, fabułę, jeśli tak to można nazwać. No w sumie gdzieś tam poprzednie części miały jakąś fabułę, jakiś tam był motyw przewodni. W sumie generalnie tutaj też jest, no, tam był bardziej namacalny, to jest taki poboczny, można powiedzieć. Ale i tak się miło gra. Z tym, że no, jak widzicie, grafika u mnie wygląda tak, a nie inaczej. I po takiej jakby konsultacji, znaczy konsultacji, na powiedzmy bardziej wymianie zdań z swoim kuzynem, jest to prawdopodobnie spowodowane tym, że po prostu mój monitor nie wyrabia z częstotliwością odświeżania obrazu. I co za tym idzie, no po prostu wygląda jak wygląda. Skaczemy do garażu. Także lipa, bo generalnie no mój monitor obsługuje maksymalnie częstotliwość 60 MHz bodajże, czy 59, coś takiego. Nie, 59 to mogę w grach ustawić, a 60, no dobra, mniejsza. W zaokrągleniu 60. A ta gra możliwe, że wymaga odświeżania o wyższym pułapie, a może to jest spowodowane pierun wieczym. Nie wiem, nie wiem, nie wnikam, nie pytam, może kiedyś to jakoś rozwiążę, albo przynajmniej znajdę rozwiązanie, a nie rozwiążę. Cholera wie. Dobra. Korzystam z wersji Deluxe. Taka była wersja do zakupów Origin i to po bardzo fajnej cenie, tam parę dziesiąt złotych zaledwie, nie wiem, tam 40 zł, coś takiego. I wersja Deluxe daje mi do dyspozycji właśnie naszą tutaj znaną betę.
Beta. Ta Bawara jest znana tutaj wszystkim chyba, którzy mieli styczność z serią NFS. Oczywiście patrząc od części Most Wanted, część pierwsza Most Wanted, bo tam wystąpiła ona oczywiście jako gwiazda, można powiedzieć. No i miło, że taki smaczek nam dali w tej części. Tak. Teraz tak na szybko, pokrótce kwestie tuningowe. Wizualnie to są jakieś winyle. I co jest fajne tutaj, winyle można tworzyć własne i też można innych graczy sobie zakładać. Tutaj są nazwy graczy. I tutaj widać, że tam jest tego masa, nawet nie wiem ile, nie ma klasyfikacji sztukowo ile tego jest. Tylko po prostu raz zjeżdżałem listą i ta lista po prostu nie miała końca, więc nie wiem. Ale jest tego pełno jak widać i naprawdę ludzie mają smykałkę do robienia winyli fajnych, także jest na czym zawiesić oko i w czym pojeździć. No, tutaj lakiery, nie lakiery, tam kto co lubi. Wiadomo, co ja będę. That's my shit. Dobra. Nie, tak. Dobra. Ale mniejsza o to. Teraz tak, modyfikacja wyglądu. No tego też jest trochę mimo wszystko. Na szczęście tego też jest trochę. Mamy maskę, światła. Koła mamy przednie i tylne i same koła dzielą się na opony, felgi, zaciski i oczywiście tarcze. Można zmieniać kolory, możliwe, że ich wielkość, wygląd nie wiem, bo mam zablokowane, więc nie wnikam jeszcze. No progi to wiadomo, owiewki, czyli te takie dostawki jakby z boku. Dyfuzory, to wiecie co to jest, to są takie dodatki na dole, żeby nam się lepiej dupa kleiła do asfaltu, czy w ogóle nawet samochód, a nie tylko dupa. Nie wiem, pomagają chyba w zakrętach. Nie wiem, tu jest chyba tylko to kwestia wizualna, a nie jakościowa, tam osiągowa. Układ wydechowy, prawdaż, tylny zderzak, prawdaż. Rejestracyjna tablica, tutaj sobie można właśnie zmienić napis na tej tablicy, ramkę i tło, takie tam pierdołki. Klapa bagażnika, nie wiem, pojęcia nie mam, bo tutaj jak widać jest niekompatybilny, ale to chyba jest przez ten spoiler. Jeżeli bym spoiler zmienił na przykład na jakiś taki sraki, jaki ja miałem teraz taki. Powiedzmy sobie, zmienię nawet na taki. Dajmy na to. To w tym momencie klapa bagażnika jest niekompatybilna. Coupe Sport Lightweight. Ograniczenia. Fabryczny spoiler BMW. Niekompatybilne z. A to nie jest fabryczny, psia mać. To jest niefabryczny. Czy to jest fabryczny? Kuwa, to był fabryczny. A co, GTR też nie? No to jaki? Dobra, to zamontuję jakieś kuwa skrzydło latające, polecę w hoi. Dobra, proszę bardzo. Kupię sobie takie. I klapa bagażnika teraz nam się zmieni na żadną. No o co ci chodzi? No to z jaką to jest kompatybilne? O Boże, dobra, nieważne. Nieważne, żebym sobie teraz takie zajebał skrzydło, że chyba odlecę w pizdu. Dobra. System audio, nie wiem. Nie wiem po co, nie wiem, nie wiem jak, co w ogóle. No dobra, starczy tyle. Osiągi, znaczy nie osiągi. Tutaj mamy. O! Dla fanów Dirta na przykład. Colin McRae, chyba tam też jeszcze było. Potem te Dirty zwykłe i Teges, Szmeges. Tam były takie tuningi, właśnie takie powiedzmy takie. O! Takie specyfikacje można powiedzieć. Tutaj też jest coś takiego i możemy albo ogólnie ustawić bardziej pod drift, albo bardziej pod prowadzenie, czy tam przyczepność, czy jak. I w tym momencie po prostu nam się ustawienia tutaj same zmieniają pod tym kątem, albo możemy ręcznie ustawiać to wszystko. Jest tego trochę, ja nie wnikam, bo jestem za głupi, także nie wiem. Tutaj mamy osiągi, proszę bardzo, na przykład zawieszenie, ciach. I jak widzicie, ceny nie są tutaj kosmiczne. Nie są kosmiczne. Dobra, ale nie będę tego tuningował, bo nie będę tym jeździł. Ja sobie wezmę Madzie. Madzie. Bardzo lubię Mazdę w ogóle RX-7.
bardzo lubię nią driftować. Pamiętam, jak grałem w Grida jeszcze na multi, to w pierwszą część Grida oczywiście, to drifty Madzio, no, rządziły. Rządziły. Mogę się trochę mieszać generalnie, bo jest pierwsza z hakiem, a u mnie godziny nocne tworzą coś nie tego w głowie. Co jak? No dobra, na to mnie nie stać. I generalnie mogę się, nie wiem, motać, mieszać i tak dalej. Albo czasami się zziewać. O, tu mamy na przykład opony. Opony są albo pod drift, albo pod gripa. Mamy nawet tutaj kropeczkami zaznaczone, nie wiem, mam tutaj jakiś kursor, nie mam kursora. Na dole tam jest przyczepność opon zaznaczone i mamy właśnie albo tyle kulek w to, albo tyle w tamto. Drift, drift. To jest bardziej pod drift. To sobie ustawimy. O, proszę bardzo. Bo drift jest cholernie tutaj przydatny. Próbowałem jeździć na większej przyczepności, to się prawie zabiłem na drodze. Znaczy zabiłem się w sumie. Kilka razy. Tak kolej to brzmi. Także naprawdę to jest zupełnie inny rodzaj jazdy. Coś takiego. Dobra, i zobaczymy jeszcze, czy w modyfikacji wyglądu mamy coś. Maskę zostawiłem fabryczną, bo są jakieś inne maski, ale nie jestem zwolennikiem, żeby w tym samochodzie była jakaś maska pocięta. Dobra, tutaj nie ten. Można sobie sylwetkę dostosować, czyli o, prześwit można sobie zdać wyższy, niższy. To jakoś nieszczególnie działa. Albo działa, ja tego nie widzę. Można sobie oponki, znaczy koła wysuwać. Także też fajne. Tata. Tutaj mamy, co tutaj mamy? Niekompatybilny. Boże święty, wszystko niekompatybilne. Dobra, koła mamy, nakładki mamy. W tylnych zderzakach mamy biedę. W klapie bagażnika nie możemy zrobić nic. Mapem. A tutaj te spoilery to jest trochę przegięcie, także wolę chyba ten fabryczny, bo ten to wygląda w sumie jak od BMW. Nie, nie pasuje do Mazdy ten. Porażka, jakbym założył taki system audio. O, system audio. Nie wiem, co to daje, ale se kupię, bo mnie stać. O, to już sobie wymieniałem. Dobra. So. Zrobimy sobie jakiś wyścig. O. I tym akcentem zakończymy sobie to wideo. Mam nadzieję, że wszystko się ładnie tam zgra. Obraz kontra audio, bo generalnie miałem problemy z tym. Generalnie nagrywam na, jak się nazywa, na Relive'ie. Co zresztą mówiłem w materiale z Mirror's Edge. I taka podpowiedź, jeżeli ktoś będzie na tym nagrywał i będzie miał problem, jeśli chodzi o audio, swoje audio, znaczy swój nagrany głos, będzie, jak to powiedzieć, jeżeli obraz na kamerce będzie szybszy od waszego głosu nagranego, to prawdopodobnie jest to spowodowane, prawdopodobnie, bo ja nie wiem, czy to jest rozwiązanie, na razie mi pomaga przynajmniej. Wystarczy ustawić po prostu w nagrywaniu wideo, jak jest Relive, i wchodzimy w nagrywanie tam, chyba to jest globalne ustawienia. I tam jest, żeby nagrywać w 30 klatkach, a nie w 60. Ja miałem ustawione w 60 i prawdopodobnie to było przyczyną tego, że
mi się źle nagrywało, ale nie wiem. Nie wiem, zobaczę. Zobaczę, co z tego wyjdzie w praniu tak naprawdę. Wszystko. Nie spać, zwiedzać, a zarabę nim zapierdalać. Tylko jeszcze nie wiem gdzie. Chciałbym fabularną jakąś zrobić, ale moment, tam coś chyba widzę, jakiś drift. Ciś, młody ciś. Co to jest? Dinner. Dobra, czyli jedziemy na obiad. Teleport. Typniemy się. Generalnie tak, można się teleportować, co jest bardzo fajne, ale jak sama gra podpowiada, teleportując się tracimy możliwość uzyskania po drodze punktów reputacji, które tam się przydają do odblokowywania nowych części i tak dalej, więc no generalnie wasz wybór, czy chcecie się przejechać, czy nie. Ja na ogół jeżdżę, ale no tej z racji materiału to nie będę jechał, tylko się tepnę. Nie, ja nie wierzę w to AI. Kompletnie. Drifting is the true safe. There's no buzz in it. There's not. Says who? You? Come on, Amy, back me up. Well, I kind of love it and hate it. Like, it hurts me to hear it bouncing off the limiter like that, but I do get a rush when I'm holding it at that sweet spot. Yeah. Okay, I'm out of here. You coming? Czata. Jak można powiedzieć, że drift jest zły? Drift jest zajebisty. Uwielbiam drift. O, piję Monstera. Jak zdrowo. Też chcę. Nie, bo he hates on the drift for one reason only. He sucks at it. Oh. You need a certain finesse to hold that slide or hoon with precision. It's all about riding the tipping point. Am I right or am I right? You're never wrong. Look, I get it. Apples and oranges, you know? Ah. You see, Robin here, she's got class. Got that steady hand. Spike? He be yanking on the e-brake like a teenager fresh out of driver's ed. Come on, he's not that bad, Manu. It's just a good thing his old man has deep pockets, is all I'm saying. Look, we've been talking too much. I'm out. And when has that ever been a problem? Well, it's a problem. We're standing here yapping about it and not actually out there doing it. Look, I'm putting a little something together. Nothing concrete yet, but you've had enough zen and need a little noisy chaos. Cool. I'll give you a shout. Ja odmówię? Later. To się poplułem. Jedziemy. Always ahead of the curve, that girl. Yeah, stuff just happens when she's around, you know. Either way, you should try your arm smoking rubber with the Ventura bass. Ale muszę przyznać, że fajny motyw, jeżeli w grze implementują przerywniki właśnie z prawdziwymi aktorami. Ciekawa mieszanka. Takie, co prawda to już się tam wcześniej kiedyś zdarzyło, chyba nie wiem w czym w sumie, ale ten, ale fajna sprawa, muszę przyznać. Mi się podoba taki motyw. Hey, it's Amy. I changed my mind. I need to get out. How about a rip? We can see what VMAX can push. Yo, let me know if you're down. Dobra, miał być wyścig, a zrobiłem tutaj coś w stylu pogawędki przy Monsterze. I nic z wyścigu, także ciśniemy wyścig. No, odruchowo patrzę się w to cholerne okienko, gdzie jest moja morda, zamiast patrzeć się w kamerkę. Chcę mówić do was, a mówię do siebie. Muszę się jeszcze wiele nauczyć. Jestem tutaj nowy. Przejdź czas, jakby wygrać dotrzeć na metę przed tym czasem. Ja dam radę. Co nie jak tak. Don't forget, you have to hit the target speed for this to be a valid run, okay? Go! Z milicją? Korwetą? Have you lost your mind? Ale dobra.
O, ej, coś mi się zacięło. Nie mogłem skręcić. Ale powiedzmy, że moje wyczucie jeszcze nie jest zbyt wypracowane. Tym bardziej, że za wiele w to nie grałem, muszę przyznać. To tak naprawdę moje takie trzecie, czwarte podejście do tego tytułu. Nie wwiązałem się za bardzo w to. Więc no jak wiadomo tutaj, jak każdą grę, trzeba wyczuć o tym bardziej, jeżeli to jest gra zręcznościowa. A mimo wszystko, no, Need for Speed raczej symulatorem nie jest. Tutaj niektóre rzeczy są dosłownie żywcem wyciągnięte z deku, bo na przykład są też miejsca. Są też miejsca, gdzie można przystanąć i zrobić sobie zdjęcie danej miejscówki. Znaczy zdjęcie. Przyjrzeć się bliżej danej miejscówce. Z tym, że no jak wiadomo, to miasto jest fikcyjne, więc trochę to się mija z klimatem, jak na przykład przedstawia The Crew, bo The Crew daje nam prawdziwe Stany Zjednoczone i tak dalej. I jakieś tam najciekawsze miejsca związane z danym tam stanem i z danym miejscem. A tutaj no mamy jakieś tam Ventura, coś tam. I generalnie mamy jakąś miejscówkę, która ma być fajna i mamy się o niej coś dowiedzieć w ogóle, a takiego grzyba nam to jak to nawet nie istnieje. Także nie wiem po co to, ale dali, bo chcieli być tak fajni chyba jak Ubisoft. Nie wiem, ale nie skarżę się generalnie, bo gra jest fajna, gra się miło, muszę przyznać. Tym bardziej, że po upadku Need for Speed World, który miał bardzo mieszane opinie, na przykład no, w moim guście był dobry, moja dziewczyna też go ustrzała. Niektórzy twierdzili, że się nie dało w to grać przez cheaterów. No ja osobiście aż tylu cheaterów nie doznałem, ale trochę grałem w to mimo wszystko. Więc no nie wiem, no, szkoda po prostu, że już nie ma takiej typowej samochodzianki MMO, jako właśnie był Need for Speed World. I tutaj też mamy namiastkę tego, że mamy singla generalnie jakiegoś tam i mamy jakieś tam multi, gdzie jednak gracze jeżdżą, można się pokazywać i tak dalej.
coś jest ten desek. No jeszcze tam jakiś wychodzi InfoSpeed rzekomo, który ma być jakimś tam kuzynem Warloga. Ale jaki będzie tego wynik, nie wiem. Na razie gdzieś tam miał testy w Korei czy gdzieś i generalnie na razie poza tą Koreę nie wyszło za wiele. Więc no zobaczymy, co nam czas da. Ja jedynie no, co mi się nie podobało bardzo i tutaj chyba tego nie ma na szczęście, to te cholerne strzelanie jakimiś pociskami EMP i jakieś rozrzucanie w ogóle kolczatek i tak dalej. Znaczy może to rozrzucanie kolczatek jeszcze nie miało jakieś tam usprawiedliwienie, ale jakieś właśnie futurystyczne strzelanie tymi właśnie pociskami energetycznymi i tak dalej. Nie no, to jest troszeczkę psuje klimat, bo to jest albo kurde gra, która przedstawia wyścigi i fajnie samochodów markowych, albo to jest kurde jeżdżenie tymi, jak były te kurde, nie wiem, bo coś powiedzmy jak Mario Kart czy coś. Mieszanie Mario Kart z Need for Speed to jest troszeczkę chyba przegięcie. Także ja jestem na nie, jeśli chodzi o takie rzeczy. Ja jestem na nie i zawsze będę na nie, no bo nie lubię takiego mieszania, powiedzmy, czegoś, co ma zastosowanie dzisiaj, z czymś, co jest w ogóle wyciągnięte z innej bajki w ogóle i pasuje jak świnisiowo. Także tyle. Okej, dobra. Chyba starczy tego wiadolenia już. Z mojej strony byłoby wszystko, jeszcze jak panie. Jeszcze, oj, taka troszeczkę smutna żabka. Ale fajnie mruczy. Co mnie trąbisz? Wahacz zgubiłem. Dobra, w takim razie z mojej strony wszystko. Widzimy się w kolejnym materiale. Ja dziękuję bardzo wam za uwagę, szerokości i bye. To nie to.